W starych księgach Urzędu Stanu Cywilnego, które mają 100 i więcej lat, kryje się historia wielu rodzin mieszkających niegdyś w Aleksandrowie. Są tu wpisane do ksiąg akty urodzenia, ślubów i zgonów. Są to ślady, których szukają potomkowie pierwszych mieszkańców naszej osady. Dziś rozproszeni po całym świecie, rozdmuchnięci często przez wiatr historii. Jedną z takich osób szukających tu śladów swoich przodków jest Tommy Handelsman, który pojawił się w Aleksandrowie Łódzkim w ubiegłym tygodniu. Kogo tu szuka i najważniejsze, czy znalazł? Jestem z Los Angeles i przybyłem do Aleksandrowa, by odnaleźć swoje korzenie. Mój pradziadek się tu urodził. Dlaczego jest dla ciebie to tak ważne? Myślę, że ważne jest, by znać swoje pochodzenie. Została mi tylko jedna babcia. To interesujące, poznawać przeszłość, dowiadywać się, skąd pochodzę. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Poznawać okoliczności, które niczym domino spowodowały, że jestem, kim jestem i sprawiły, że w ogóle przyszedłem na świat. Czy możesz nam powiedzieć, czego dowiedziałeś się do tej pory? Początkowo było to dość trudne, ale dzięki temu, że przyjechałem do Aleksandrowa Łódzkiego, mogłem przeprowadzić swego rodzaju obserwacje, które pozwoliły mi poznać to miasto. Bardzo mi się tu podoba. A czego dowiedziałeś się o swoim dziadku? Mój dziadek miał na imię Jakub. Tu w Polsce znany był jako Kopel. Gdy miał około 5 lat, został zabrany przez swojego ojca do Izraela. Więc nie doświadczył zbyt wiele życia tu w Aleksandrowie. Ale idąc w dół drzewa genealogicznego, poczynając od jego ojca, Moshe Handelsman i matki Sary, poprzez ojca Moshe Jehudę Handelsmana, który był właścicielem fabryki skarpetek tu w ówczesnym mieście Skarpet, oni wszyscy zajmowali się ogólnie przemysłem tekstylnym. Pradziadkowie byli hasydami, należeli prawdopodobnie do grupy, która istniała wówczas w Aleksandrowie Łódzkim. Byli dość odrębną grupą, nie tak konserwatywną jak inni hasydzi. Byli bardziej zżyci ze społecznością lokalną. Bardzo fajnie jest wrócić do tych miejsc. Czego jeszcze masz nadzieję dowiedzieć się i jak długo tu zostaniesz? Jestem tutaj od kilku dni, przyjechałem w ostatnią niedzielę. Kontynuuję swoją podróż, więc prawdopodobnie już dziś pojadę dalej. Cóż, przyjechałem tu szukać więzi rodzinnych, korzeni. Być może jest gdzieś tu mój krewny lub co bardziej lub mniej prawdopodobne, że ktoś pamięta moich przodków z tamtych czasów. Mój prapradziadek Jehuda miał aż 11 synów i jedną córkę. Z nich wszystkich tylko Moshe opuścił Aleksandrów Łódzki przed wojną. Podejrzewam, że reszta przepadła podczas wojny. Wiem, że niektórzy trafili do łódzkiego getta. Jeden z nich, najmłodszy syn, Yangiel, był ranny i nie trafił do getta. Schronienie dała mu polska kobieta, Wanda. Pobrali się później i mieli syna o imieniu Jurek. Ostatnie pytanie. Jak podoba ci się tutaj? Mam na myśli centralną Polskę, Aleksandrów, Łódź. Jestem tutaj pierwszy raz. Wszystko robi na mnie olbrzymie wrażenie.
Podoba mi się tu, ludzie są bardzo mili, a budynki niezwykłe. Duże wrażenie robi na mnie to, że część tych budynków zapewne pamięta jeszcze czasy przedwojenne. Zdaję sobie sprawę, że są pewnie odrestaurowane, ale pomimo tego niesamowite jest to, że choćby nawet mały element, jedno piętro pozostało oryginalne. Ludzie to odbudowują i adaptują, na przykład na restaurację. Pomimo tego i tak uważam, że najlepsi są ludzie. Tommy Handelsman oglądał księgi znajdujące się w Aleksandrowskim Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym wpisany był m.in. akt zawarcia małżeństwa jego pradziadka. Poprosił o odpis tego aktu. Był wzruszony, widząc nazwisko swojego pradziadka. Bardzo wiele jest osób zgłaszających się do Urzędu Stanu Cywilnego, którzy szukają aktów stanu cywilnego swoich przodków. Są to rodzice lub dziadkowie. Są również osoby, które szukają swoich aktów urodzenia bądź swoich aktów małżeństwa. Ponieważ pracujemy na 100-letnim archiwum, mamy księgi czterech wyznań. Jest to wyznanie katolickie, ewangelicko-augsburskie, mojżeszowe i wyznanie baptystów. Wobec tego, że kiedyś bardzo dużo osób o różnych wyznaniach mieszkało na terenie Aleksandrowa, stąd też ich akty są sporządzane właśnie w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Bardzo dużo osób przyjeżdża bezpośrednio do nas, bardzo dużo osób zgłasza się korespondencyjnie, bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego lub przez ambasady. Mamy, tak jak już powiedziałam, księgi stuletnie, mamy również księgi, które są starsze, ponieważ są to księgi łączone, dlatego też nie oddajemy ich do Archiwum Państwowego wcześniej, dopóki nie minie 100 lat. W tychże księgach akty stanu cywilnego są sporządzane w języku polskim, w języku rosyjskim i w języku niemieckim. Największy kłopot mamy z księgami, które są pisane gotykiem. Jest trudność w tłumaczeniu takich aktów, trudność mają również tłumacze przysięgli. Odpis może otrzymać osoba, której akt dotyczy, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki. Trzeba wnieść opłatę skarbową. W Aleksandrowie odpisy są wydawane od ręki. Tommy Handelsman jako prawnuk i wnuk nie miał z tym najmniejszego kłopotu. Po kilkudziesięciu latach potomek pierwszych Aleksandrowian znów stąpał po tej ziemi.